Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Jest wcześnie rano, dlatego postanowiłam nagrać ten filmik. Dzisiaj jestem all natural, dlatego się nie wystraszcie, ale to wszystko po prostu na potrzebę tego oto filmiku. Dzisiaj chciałabym zrobić troszeczkę nietypowy filmik na moim kanale. Jakiś czas temu, nie pamiętam już dokładnie kiedy, wspomniałam wam o moim kremie do usuwania zbędnych włosków, czyli zbędnego owłosienia na naszej buzi. Nigdy tego nie robiłam, kiedyś uważałam to troszeczkę za obciachowe, natomiast jakiś czas temu moja koleżanka powiedziała mi, żebym wypróbowała, ponieważ krem do depilacji naszej twarzy, do usuwania naszego owłosienia jest to najlepsza rzecz, jaka może być. Także postanowiłam spróbować i się zakochałam. Raz na jakiś czas, moi drodzy, używam po prostu kremu do depilacji naszej buzi, do usuwania zbędnego owłosienia. Także dzisiaj przychodzę do was z demonstracją, z pokazaniem tego, jak ja to robię, jak to się u mnie sprawdza i jakie są efekty już tuż po usunięciu naszych włosków. Także zapraszam do oglądania. Tutaj na stoliku położyłam sobie wszystkie rzeczy, które będą mi potrzebne i już zaraz wam pokazuję, co będzie nam potrzebne do wykonania tego oto prostego i bardzo banalnego przedsięwzięcia. Także pierwsza rzecz, jaka będzie nam potrzebna i o której tutaj jest najgłośniej, czyli taki główny składnik, główna rzecz, którą będziemy nakładać na naszą buzię, jest to krem do usuwania włosków. Ja używam ten z firmy NAC. Ten krem jest dostępny w Butcie, w Superdrugu, także w dużych supermarketach. Nie martwcie się, jeżeli mieszkacie w Polsce i nie macie dostępu do tego produktu. Każdy krem, z tego co wiem, jest chyba jeszcze również z Joanny, będzie dobry do usunięcia owłosienia. Jeżeli chodzi o ten krem, wygląda on tak, kosztuje od chyba 5 do 6 funtów, także cena nie jest droga, bo produkt jest naprawdę bardzo, ale to bardzo wydajny. Produkt służy do usuwania owłosienia z okolic wąsika, czyli nad ustami, z okolic policzków, z okolic tutaj bardziej przy uszach, z czoła i z twarzy, czyli ogólnie całej naszej buzi. I tutaj na opakowaniu jest pokazane, w których miejscach możemy po prostu sobie te włoski tym kremem potraktować. Opakowanie zawiera w sobie dwa produkty. Pierwszy produkt jest to ten krem, który nakładamy na naszą buzię na 4 minuty i po 4 minutach nasza buzia ma być gładka i zbędne owłosienie powinno być usunięte. I kolejna rzecz to jest taki Face Smooth Balm, czyli balsam, krem taki, który nakładamy tuż po depilacji, żeby te miejsca podrażnione i zaczerwienione troszeczkę nawilżyć. Także to pierwsza rzecz, jaka będzie nam potrzebna. Do ściągnięcia kremu po upłynięciu 4 minut możemy użyć takiej szmatki, możemy użyć także różnego rodzaju ręcznika. Ja natomiast chyba dzisiaj po prostu użyję ręcznika papierowego, który do tego również świetnie się sprawdza, a także będzie mi potrzebne lustereczko, żebym mogła po prostu sobie zerkać, czy w dobre miejsca położyłam ten oto krem. Także moi drodzy, to by było na tyle. Przystępujemy do działania. Ok, wyjęłam już z opakowania krem, mam także balsam i powolutku będę nanosiła krem na swoją buzię. Ja go zazwyczaj kładę tutaj na rękę, czyli biorę sobie po prostu taką kapeczkę i w taki sposób nakładam krem w te miejsca, które chcę, żeby po prostu były usunięte, żeby to owłosienie zostało usunięte. Ja zazwyczaj, słuchajcie, mam bardzo małe i delikatne owłosienie, ponieważ ja jestem bardzo blada, mam jasne owłosienie, jasną karnację, włosy naturalnie też jestem szatynką, więc u mnie te włoski są niewidoczne, natomiast jeżeli ja robię makijaż, to po prostu czasem puder brzydko wygląda, podkład, jeżeli tutaj mamy włoski, jeżeli to się odbija na naszej twarzy. Także krem nakładamy, jeszcze raz wam pokażę tutaj, na okolice nad ustami, czyli na okolice naszego wąsika. Ja zawsze sobie jeszcze nakładam krem tutaj, bo tak jak mówię, jeżeli nakładam na swoją buzię podkład, to po prostu te włoski brzydko wyglądają, podkład wygląda na ciemniejszy. Także zawsze te okolice u mnie muszą być usunięte i nakładamy tak i nakładamy tak. Także to są chyba takie najważniejsze partie takiego drobnego owłosienia, jasnego owłosienia, takiego meszku, które mi dość przeszkadzają. O tak. Pamiętajcie, że nie musimy tego kremu nanosić dużo, ponieważ on i tak robi swoją robotę. Także przybliżę wam się, moi drodzy. Tutaj w okolicach wąsika, w okolicach ust położyłam już krem. Także tutaj na policzki i blisko uszu. I wygląda to wszystko tak. Resztka, która mi została, bo oczywiście jak to ja, zawsze wszystkiego dam za dużo. Wycieram ją ręcznikiem papierowym, który mam tutaj ze sobą. No i moi drodzy, odczekujemy 4 minuty i pokażę wam się już
za 4 minuty, jak będziemy po prostu ten krem usuwać. Okej, moi drodzy, jestem już z powrotem, minęły 4 minuty, także nasz krem możemy już zacząć usuwać z naszej twarzy. Pierwsze takie moje wrażenia, krem bardzo delikatny, jedyny minus, jaki zauważam w tym produkcie, to po prostu okropny smród, okropna woń, straszny zapach. Mogę go porównać z salonem fryzjerskim, kiedy fryzjerzy wykonują trwałą. Po prostu zapach jest nieznośny, ale myślę, że da się przeboleć te 4 minuty, żeby później zobaczyć efekty. Miałam wytrzeć buzię ręcznikiem papierowym, natomiast postanowiłam, że wytrę ją takim oto tutaj ręczniczkiem i troszeczkę się do Was przybliżę, żebyście mogli zobaczyć. Ja tutaj sobie biorę oczywiście tutaj sobie lustereczko, żebyście mogły wszystko przynajmniej troszeczkę zobaczyć i ścieramy takimi dość mocnymi ruchami, żeby to wszystko po prostu zetrzeć z naszej buzi. Fu, tak jak mówiłam, zapach jest okropny. I jeszcze tutaj wszystko dokładnie wycieramy. Tak. No i po krzyku, moi drodzy. Jak widzicie, moja buzia jest delikatnie zaczerwieniona, natomiast jeżeli miałabym podsumować ten produkt, włoski zostały usunięte. Robię to już któryś raz, dlatego wiem, po prostu chciałam Wam pokazać. Usuwa wszystkie włoski w trybie 4-minutowym. Także wielki plus za ten produkt. Tak jak już mówiłam, ogromny plus, natomiast jedyny minus to jest tylko i wyłącznie zapach, ale uważam, że jak na tą cenę, na zawartość tego produktu, na działanie tego produktu, to zapach, moi drodzy, jesteśmy w stanie przeboleć i teraz już tylko zostało nam nałożenie balsamu na okolice, które depilowaliśmy, na nasze zaczerwienione miejsca, które wygląda tak. I po upływie 10-15 minut spłukujemy wszystko delikatnie mydełkiem, żelem do mycia twarzy i ciepłą wodą. Moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Napiszcie swoje sposoby na usuwanie zbędnego obłosienia z okolicy twarzy. Pozdrawiam serdecznie. Buziaczki. Pa, pa!